Zadanie tu pominę, ponieważ to jest dla Was do przeczytania. Tam tylko trzeba dopasować do siebie pewne zdania, no ale to może pokażę, więc szybciutko zadanie, może najpierw to pierwsze zadanie pokażę, o, powiększę, żebyście wiedzieli. Zadanie pierwsze, strona 35. Mamy tu 4 zdania. Tak? I tu trzeba, one są, nie są zakończone i trzeba do tych zdań dołączyć ich zakończenia. Któreś z tych określonych numerami 1, 2, 3, 4. Ale jest to, moi, tak jak ktoś tu poczyta, jest to tak oczywiste, że to tylko dla Was, więc też jako praca domowa, więc proszę to dopasować właśnie do tych zdań A, B, C, D, odpowiednie zdanie, które jest w tej ramce. Nie będzie to trudne. No i zaczniemy od zadania drugiego. Oblicz, ile energii potrzeba, aby stopić 2 kg lodu o temperaturze 0 stopni Celsjusza. No to temperatura 0 stopni Celsjusza to jest temperatura właśnie topnienia lodu. W takim razie, jeżeli teraz, żebyśmy ten lód całkowicie stopili, to wystarczy tylko dostarczyć energię na zmianę stanu skupienia, czyli która będzie zachodziła w tej temperaturze, bez zmiany temperatury. No to w takim razie wypiszmy dane nasze. Zadanie drugie, oto jest, mamy zadanie drugie, strona 35, więc dane mamy, czytam jeszcze raz. Oblicz, ile energii potrzeba, aby stopić 2 kg lodu, więc masę lodu znamy, ponieważ tam nie będzie innej masy, więc nie piszę tu indeksu ML. Jak występuje jakaś tam masa lodu i masa wody, to będę dodawał indeks ML dla lodu, MW dla wody, ale tu jest tylko jedna substancja, więc nie unikam zbędnych indeksów, więc masa lodu to jest 2 kg, będzie nam potrzebne ciepło topnienie lodu, podawałem wcześniej 334 tysiące joule na kilogram i szukamy energii, która jest potrzebna do stopienia tego lodu w tej temperaturze topnienia właśnie 0 stopni. No to wzór mamy, już dzisiaj on się pojawił, ta energia to jest do masy wprost proporcjonalna i tym współczynnikiem proporcjonalności jest ciepło topnienia, więc będzie m razy to ciepłotopnienia, wstawiamy dane 2 kg ciepłotopnienia, kilogramy się skracają, proste obliczenie, o, mogę to przestawić na coś, o, przepraszam, o. No i 2 razy 334 to jest 668, to 1000 joule. Można to zamienić na kilojoule, bo 1000 to jest kilo, tak? 10 do trzeciej, czyli mamy 668 kilojoule. No i pierwsze zadanie już jest rozwiązane. Zadanie trzecie, strona 35, tu jest, a teraz popatrzmy, bo to jest trzecie zadanie, jest tu. Ile lodu o temperaturze 0 stopni Celsjusza można stopić grzałką o mocy 800 W pracującą przez 3 godziny? Jest drugie pytanie, ile kilowatogodzin energii elektrycznej zużyje taka grzałka? Tu jest informacja, czym jest ta kilowatogodzina. No to ja też o tym zaraz będę mówił, ale no, przeczytajmy, skoro nam piszą, no to czytamy. Kilowatogodzina, 1 kW, duże W i małe H, to energia pobierana przez urządzenie o mocy 1 kW w czasie 1 godziny. Ale o tym zaraz później jeszcze dokładnie powiemy. No to wypiszmy może dane. Czyli jeszcze raz, ile lodu o temperaturze 0 stopni Celsjusza, czyli ta temperatura jest równa w temperaturze topnienia lodu 0 stopni Celsjusza, można stopić grzałką o mocy 800 W pracującą przez 3 godziny. Ile? No dobrze, no i zajmiemy się tą pierwszą częścią. O, tu mamy. Muszę to pomniejszyć troszkę. No dobrze. Więc wypisujemy dane. Mamy nie drugie, tylko trzecie. O. Już tu jest lepiej. Więc mamy moc tej grzałki 800 W. Potem jest, no tą temperaturę, nie zapisałem tej temperatury, może jest równa 0 stopni, to pamiętamy. Czas ogrzewania to są 3 godziny, zamienimy to na sekundy. Godzina to jest 3600 sekund, czyli 3 razy 3600 to jest 10800 sekund. No i ciepło topnienia nam jest potrzebne. 334 tysiące joule na kilogram. I ponieważ już ten lód jest
właśnie w ma temperaturę 0 stopni, więc cała energia jest przyjmowana na zmianę stanu skupienia i wtedy ten wzór na tą energię potrzebną do całkowitego stopienia pewnej masy lodu, to będzie masa tego lodu razy ciepło topnienia lodu. No to, i teraz skąd ta energia się bierze? No tą energię dostarcza grzałka. Moc to jest energia przez czas, czystego energia to jest moc razy czas. Czyli i ta energia, czy moc razy czas, to została przekazana właśnie na zmianę stanu skupienia tego lodu z fazy stałej na fazę ciepłą. Czyli te wartości są sobie, to jest ta sama energia, więc nawet indeksów nie oznaczałem. Można było napisać E1, E2 i że E1 równa się E2, albo zapisać od razu, że to jest E1, bo to jest ta sama energia. Tylko inaczej wyrażona. No więc porównujemy teraz te dwie energie i akurat z tego każą obliczyć tą masę tego lodu. Chyba powiększę jednak. O. Masę lodu, no to trzeba przekształcić ten wzór, żeby m było samo po jednej stronie, więc wystarczy podzielić obie strony przez ciepło topnienia i tak naprawdę jak tu jest tego mnożenie, dzielenie, to co było na górze przechodzi do dołu, czyli to po podzieleniu przez LT, to LT przechodzi tu pod PS delta T. No to było, wstawiamy dane liczbowe z jednostkami, moc 800 W, czas to nam obliczyliśmy 10 800 sekund i co to jeszcze, no i dzielimy przez ciepło topnienia lodu, to jest 334 tysiące joule na kilogram, jakbyście to obliczyli, wychodzi 25,9, a teraz dyskusja jednostek jeszcze, tu jak dzielimy, to jest tak wata razy sekunda i dzielimy przez joule przez kilogram, to jak podzielić przez ułamek, to jest pomnożyć przez odwrotność, czy ten kilogram przejdzie nam do licznika, więc ja tu zapisałem, no, mamy tak, wat, czyli to jest ten wata razy sekunda, przez joule razy kilogram. No i teraz ten kilogram przychodzi nam do licznika, bo mnożymy przez odwrotność tego ułamka. Joule to, znaczy watt to jest joule przez sekundę, sekunda się skraca, joule się też skraca, zostaje kilogram. Tak jak powinno być. Czy zostało, mamy to w kilogramach. No i teraz jeszcze ta druga część zadania. Druga część zadania. Jeszcze raz przeczytam tylko treść. O. Ile kilowatogodzin energii elektrycznej zużyje taka grzałka? No to o tych kilowatogodzinach trzeba troszeczkę powiedzieć. No więc tu może jest. Teraz muszę to pomniejszyć. Kilowatogodzina to jest. Tu każda literka znaczy dokładnie to, co znaczy, czyli K to jest kilo, czy kilo to jest 1000, więc ja to zapisałem inaczej. 1 kilowat to jest 1000 watów, był kilo, jest kilo, kilo to jest 1000, był wat, jest wat, była godzina, jest godzina, mogłem ją inaczej wyrazić, to jest 3600 sekund. No i wat to jest co? Joule przez sekundę, sekunda się skraca, wychodzi joule, czyli jak powiem 3600 razy 1000, to wychodzi 3600 joule. No to można zapisać to też inaczej, 3,6 razy milionów, czyli razy 10 do 6 joule, albo jeszcze inaczej, 3,6 megajoule, bo mega to jest właśnie milion. No ale gdyby ktoś chciał na przykład wyrazić tu, bo tu kilowat w dżulach wyraziliśmy, ale można wyrazić dżul w kilowatach. No to właściwie można to równanie to równa się temu zapisać i dżul obliczamy, to trzeba pozbyć się tego, co stoi przy dżul, czy podzielić obie strony przez to wyrażenie, czyli ta wartość 3, ta liczba 3,6 razy 10 do 6 pojawi się pod kilowatem. No to tak się tu stało. I dzielimy raz 1 przez 3,6 to jest 0,278. To oczywiście jeszcze tam dokładnie można to obliczyć, a 1 przez 10 do 6 to jest 10 do minus 6 kilowatogodziny. Czyli jak chcemy zamieniać dżul na kilowat, kilowat to po prostu zamiast joule wstawiamy tą wartość i też automatycznie nam to się pojawi. A my troszkę inaczej zrobimy, więc my najpierw obliczymy właśnie tą energię właśnie, którą grzałka
zużyła, to jest właśnie moc razy czas, wstawiamy wzór na moc, to jest 800 W razy 3 godziny i to jest godzin, jak chcemy to w kilowatach wyrazić, to możemy w ogóle tych godzin nie zamienić na sekundę. No bo teraz mamy co? Tu można powiedzieć, że watogodzinę mamy, nie kilowat, tylko watogodzinę, wat razy godzina. Ale teraz, gdyby tu zamiast wata pojawił się kilowat, to mielibyśmy kilowat razy godzinę, jakaś liczba jeszcze. No to patrzymy. 800 to jest ile kilo, ile tysięcy, to jest 0,8 tysiąca. Czyli 0,8 razy 1000, bo kilo to jest 1000. Czyli 1000 razy 0,8 będzie 800, czyli już to kilo się pojawiło. No i teraz mamy kilowat i jeszcze godzinę. No to tylko trójkę na początek przesuniemy, czyli 3 razy 0,8 to jest 2,4 i teraz kilowatogodzina. Zobaczcie, prawie nic się nie liczyło i jak wyraziliśmy czas w godzinach, a tą moc w kilowatach, to otrzymaliśmy automatycznie kilowatogodzinę. No jeszcze zostało nam czwarte zadanie, czyli nawet taka rozgrzewka jest jakby przed tym bilansem cieplnym. Z ciepłem parowania jeszcze nie mieliśmy, no to będziemy zaraz mieć. No to proszę teraz tu. I czytam treść czwartego zadania. Ile energii wydzieli się podczas skraplania 100 gramów pary wodnej? Ile energii wydzieli się podczas skraplania 100 gramów pary wodnej? No to zapiszmy dane. To króciutkie zadanie jest. Więc zadanie czwarte, strona 35. Masa tej pary 100 gramów, to jest 0,1 kg. Ciepło parowania, jak tam było podawane, 2 256 000 joule na kilogram. No i mamy tylko jeden wzór, mamy, no to, że energia potrzebna do... No właśnie, to był wzór na energię, jaka jest potrzebna, żeby pewną masę cieczy zamienić w parę. Ale dokładnie taką samą energię trzeba odebrać parze, żeby parę, pewną masę pary zamienić w ciecz. Czyli to jest ten sam wzór jest w tym przypadku. No więc mamy wzór na tą energię, to jest masa tej pary razy ciepło parowania. No to mamy masę, mamy tu podaną, 0,1 kg, a tu i również ciepło parowania jest podane, więc wstawiamy. Obliczenia są banalne. Przesuwam po prostu przecinek o jedno miejsce, czyli jedno zero nam ubędzie. I można to zamienić na kilo joule, no bo to 3 miejsca przesuwam przecinek w lewą stronę. Raz, dwa, trzy, czyli 225,6 kilo joule. I tu są wszystkie zadania, w których coś trzeba było liczyć, tam gdzie jestem może czasami troszkę potrzebny. Zresztą nie było jakichś wielkich trudności. Oswoiliśmy się z kilkoma wzorami i na lekcji następnej będziemy obliczali, znaczy zajmować się bilansem cieplnym i będziemy wykorzystywali między innymi te wzory na energię potrzebną do odparowania pewnej substancji albo do stopienia pewnej substancji. Także dziękuję za uwagę i następna lekcja już niedługo będzie też nagrana, bo dopiero przygotowałem konspekty, ale jeszcze jej nie nagrałem, ale już będzie niedługo. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.